Gwałtowne pogorszenie pogody i na kolizję nie trzeba było długo czekać. Na szczęście tym razem nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Obaj kierowcy zostali przebadani, byli trzeźwi. Prawdopodobnie sprawcą kolizji był kierowca jadącego w stronę Lubina Volvo. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierujący samochodem osobowym marki Volvo jechał od Prochowic w kierunku Lubina. W przeciwległym kierunku jechał kierujący samochodem ciężarowym z naczepą. No i tutaj z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn kierujący samochodem osobowym zjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzając w bok samochodu ciężarowego. Doszło tam również do wycieku paliwa. Kierowca Volvo trafił do lubińskiego szpitala, gdzie został przebadany i już wyszedł do domu, powiedziała Ewa Pogodzińska, rzecznik prasowy lubińskiego szpitala.